Siemano, cześć, witajcie. 20 lipca, około godziny 15, a ja witam was z kabiny Skejsa. Powiem wam, że brat ostatnio zainwestował w klimatyzację. Zobaczcie. Na najwyższym biegu, kurde. Powiem wam, chłodzi, że ja pierniczę. Klimatyzacja luksus. Lepsza niż oryginał. Nie no, słuchajcie, trzeba było w coś zainwestować, bo nie dało się wytrzymać w kejsiku. Także mamy już klimatyzację. No zawsze coś pomaga, trochę chłodzi. Coś tam, te plecy w trakcie jazdy zawsze coś tego chłodu da. I co? Ogólnie no, otwiera się tylko jedna ta szyba w kejsie. Tylna szyba się otwiera, ale bardzo, bardzo mało. Takie są krótkie siłowniki. W drzwiach też są krótkie siłowniki, co w miarę fajnie, jeśli chodzi o jazdę. No ale z drzwiami otwartymi jeździ, to też jest troszeczkę, wam powiem, strach. Ze względu, że no jednak może gdzieś tam podczas wstrząsów tego wszystkiego ta szyba albo wylecieć, albo gdzieś coś zawadzić. No jest ryzyko duże, bo to jednak cały czas telepie, albo urwie siłownik, bo miałem już taką sytuację, że wyrywało po prostu tą spinkę, tą główkę od siłownika w New Hollandzie. Tam już chyba 2-3 razy się to stało, także tutaj też może się to stać, drzwi wyrwie, wylecą, a nie ma co głupkować. Taki wiatraczek kupiony, będą jeszcze kupione chyba tam wiatraczki, nie wiem, miał jeszcze, mówił, że jeszcze jednego będzie kupował, ale już do czego to już nie pamiętam. No i co? I akcja, koniec sprzężyta. Powiem wam, że brat bardzo zadowolony z sprzężyta, zresztą możecie zobaczyć po słomie. W tym roku, jeśli chodzi o sprzężyto, to naprawdę bogato sypie. Jesteśmy już tutaj po pierwszym zbiorniku, zaraz będzie kolejny. No i tak mówię, a coś wam jeszcze nagram, bo mało co będzie tych filmów. Trochę tego jest. Ale to i tak na pasze idzie, to tam niech zwierzyna nie będzie zwracała uwagi na te kuski. No ale jest, przyczepka ładna, wywalona. O, przejdę tam do brata. Tak wahałem się, nagrywać, nie nagrywać, ale mówię, kurde, coś się znowu nagra. Bo tam trochę się temat złapało po komentarzach pod ostatnimi filmami na temat Klasa. Także mówię, a coś się tam znowu poruszy, coś się nagra, bo ostatnio no jest kontrowersji trochę po sprzedaży Bizona, a akurat kończymy już w ogóle przężyto. Ja tak samo z tymi nockami mam na tyle, że no i z tym skupem, bo część zboża, tak jak wiecie, wywozimy na skup, ja jeżdżę cały czas, no i nie ma jak nagrać. Także tutaj chociaż trochę nagram przejazd i wskoczę tam do brata, do kabiny. Akurat tutaj gdzieś. Kurzy się niemiłosiernie. Dlatego też, jak dojedzie do końca, pierwsze co, to wskakuje do kabiny. I parę słów na temat Klasa. Bo jesteśmy, można już powiedzieć, przy końcu łucenia. Zostanie tylko słoma. No co najładniejsze, już wymucone. Zostało tu gorsze na tych bokach. Także takie też trzeba coś pokazywać, nie tylko te najlepsze. Może jutro, jak się uda, to nagramy. Coś z głowy u brata, jak się uda, zobaczymy. A dzisiaj jeszcze taki krótki filmik,
nikomu nam nie pokazujesz? A na koło mam pokazywać? Nie na internet. Słuchajcie, bo ostatnio właśnie w komentarzach. Ale może zacznijmy od tego. Zadowolony z sprzężyta? Ładnie sypie? No. Poprzednie kawałki lepsze mówisz, tak? No, jeszcze lepsze było. No. Ale to też jest ładne. Tu też jest ładne. Wiadomo, no, miejscami no, będzie gorzej, nie? No, to też jest ładne. Tak, tu widać, tu już widzicie bardzo ładne. Tu miejscami gorsze. Tu jest to lepsze. Tak. Ale widać ogólnie po słomie bardzo ładnie. Bierze i sypie też i w zbiorniku. Także tutaj sprzężyta na tym kawałku też zadowoleni? Nie ma co narzekać? Zawsze tak jest, że coś jest lepsze, coś jest gorsze. Tak, nie zawsze będzie wszędzie idealnie. No i słuchajcie, taki krótki temat co do klasa, bo po pożegnaniu Bizona wiele było komentarzy, że jeszcze zapłaczemy za Bizonem, że przekonamy się, jak drogie są części do kombajnu. No i tutaj może brat wypowie się na temat tego, bo jesteśmy już na połowie, pół metek, tak, można tak powiedzieć, jeśli chodzi o mockę, tak? No, już dalej. No, przy końcu, tak? Tak, proszę, 2-3 dni i koniec. Tak, został jeszcze owies, pszenica i tyle. Tak, pszenicy 2,5 do 3 hektarów. No, tu nawet widzicie przy tych drzewach, koło tego sadu, ten sad dużo bierze i robi. Ale no, jak to się mówi, nie zawsze trzeba pokazywać to najlepsze, czasem też i to gorsze trzeba pokazać. Tak, bo co razie wszyscy pokazują. Tak, bo wszyscy pokazują to najlepsze. Tak, a nikt z drugiej perspektywy nie pokazuje. Nie, nie. Dobra, to teraz ja mam takie pytania do ciebie, bracie. Ile razy kombaj się zepsuł, odkąd wyjechałeś, odkąd go zacząłeś użytkować? Nie mówiąc tu o headerze, bo header no to są tutaj takie pierdółki, nie? Nie chodzi, że się zepsuł. Bizon też się nie psuł, tak? No. No to nie ma co zapraszać, no. Problemy miał, jak każdy używany sprzęt. No. To nie ma, że się zepsuł, to się może w każdej chwili. Nie ma awarii paska przy headerze, o. O, no. Pasek się zepsuł. Pasek się zepsuł. No, pasek z tej strony na pęczu Mahera. No. Ale całe szczęście poprzedni właściciel dał mi taki bardzo wspierany stan, zostawił po stopku, więc udało mi się w ten dzień dokończyć. No bo jeszcze pasowało 2 dni na tym pasku. Bo jak zamówiłem, no to na drugi dzień dopiero przyszedłem. To polski pasek samota, tylko nie mieli go na sklepie, bo są rzadko kupowane. Mhm. No to za pas. Kilka magnetów kupiłem. Mieliśmy też przed zimami jakiś tam pasek jeden, ale ja nie pamiętam od czego to był ten pasek tam. Na pewno wytrząsacie czy coś tam, nie wiem. No to jest ciężko nazwać. W Bizonie to już wiedziałem mniej więcej co dzieje. Tutaj nie mało co wiem. No i te motowidła. No to, mogła być to moja wina. Tak jak mówię. To składanie tam z czym wiem jedną rzecz. No i ten kłopór. Kończyłem i się rozpierdzieliło, rozerwało się, no, po prostu, no, zdarza się. Cały czas się różne rzeczy mogą wziąć. Raz mi drut nowy, co założyłem od tego, wpadł między nożem, no, urwało nożyka, no. To są rzeczy, które się mogą zdarzyć. Tak. Przy każdym sprzęcie, no, nie mówmy, że kurde, to jest nowy, no, nie jest nowy. I z onem, jak my go czasami przejrzeli przed żniwami, to chodził i nic się, 2 lata się ostatnio nic nie działo z Bizonem, no nie? Kompletnie nic. No i też musiało być. Wyłączasz? Nie płakaliśmy za awarią, tak? Można by to powiedzieć. Było dobrze. No są plusy, bo plusem jest to, że oczywiście siedzimy sobie wygodniej, jeżeli ten ostatek jest dużo wygodniej. To jest fakt. Rura rozkładana, wszystko, tak, guziczek. Nie muszę tego montować, to jest tylko ten. Wiadomo, części są droższe. Ale tutaj jeśli chodzi o części, właśnie, brat też chce coś powiedzieć. Ale tutaj w sklepie rozmawiałem na temat części właśnie. No, jaki kombaj ja bym chciał kupować, jakie można kupić, żeby najwięcej części było najszybciej dostępnych. No to od razu powiedzieli wtedy, że klas. I John Deere. Po prostu to mogą w zmieniu oka na drugi dzień nawet załatwić. No. I
tak samo, jeśli chodzi nie tylko o oryginały, ale i zamienniki. Dużo zamienników jest do tych kombajnów. Bardzo duży wybór, więc... Także... No nie, myśmy nie kupili klasa, no to pewnie John Deere jakiegoś, no nie jedynie, ale ja nie za bardzo byłem za tym John Deere. To jest ten problem. Gdzieś jakieś pustki jeszcze pojedyncze lecą, nie umiem tego wszystkiego zawsze jeszcze poustawiać. Nauczę się. No. Chyba o sita chodzi. Ale w Kizonie też mi z przeżyta właśnie to był ten problem w przeżycie, że zawsze miałem ten problem, że mi gdzieś kuski leciały. Tu. O, już dosypią ładnie. Chociaż, ojeju, chociaż no też nie ma sensu, no bo przecież tu będzie z góry, a no i tak w domu trzeba będzie dosypać ją. No, niestety muszę z tą resztą chyba wrócić. Tam to oddarniemy, no i tyle, no co zrobić. Powoli się jakoś zajedzie. Podjadę trochę. Mhm. No. Także no co, w kombajnu trzeba być zadowolonym, pomimo jakichś tam różnych rzeczy. Każdy jak kupuje kombajn, musi być ze swojego kombajnu zadowolony. Ponieważ... Z swojej decyzji. Nie o to chodzi. Wyboru. Wybór, decyzja. Kupił jaki kupił, czy to jest ISO, czy to ISO, czy taki, czy siaki. To sytuacja jest taka, że musisz go zrobić, tak czy siak. Jak jesteś zepsuty, to musisz go zrobić, musisz czymś wrócić. Nie opłaca się trzymać dwóch kombajnów, tak? No. A to wino? Szalne? Wino z wiśni. Także... musisz przejść ten dipirę, na każdy coś tam przejdzie, coś wyskoczy, to wyskoczy, trzeba po prostu robić koło tego. I... nie ma to tam. Tak jak widzicie, brat w bizonie siedzi cały czas. Lekko brudny jest, ale nie. Mówię ten w klasie. Siedzi cały czas w tym w klasie. Lekko brudny jest, ale nie aż tak jak po bizonie. Bo gdzieś tutaj jakieś. No to gdzieś poleci ci kurz, gdzieś tak się zdarzy ten kurz. No. Jeszcze nie jest tak idealnie szczelny, ale jak widzicie już jeździ w podkoszulku, w spodenkach, a nie że wyrozbierany prawie do naga. Ja jeździłem. Leci zimne, jest takie idealne. No. Nie jest lodówka, ale jest takie, że można spokojnie sobie jeździć. Dobra, tyle, ja uciekam na przyczepę porozgarnywać. Rozgarnij tam jest dużo hederii. Tak. O. Właśnie, może jutro nagramy składanie i rozkładanie headeru, jak będzie możliwość. Pasowałoby. Przy okazji, żeby widzowie widzieli. I ty jak zapomnisz? O, dowalone. Dowalił. Przedobrzył. Jejku. Dobra, nie będę tutaj więcej kombinował, to będzie na tyle, brat niech składa sobie header i uciekamy. Kurde, latają te ślepia i te inne dziadostwa. Na razie, trzymajcie się, do następnego.